znalazłem koło Wadowic takie pole, że jest czosnek niedźwiedzi wszędzie. Zaraz wezmę do domu i coś wymyślę. To jest pole mojego przyjaciela, więc zapytałem, czy mu wiadomo. Był też bażant i miałem chory pomysł, że wezmę do domu, do bagażnika i upieczę, ale dałem sobie spokój. Pachnie po prostu niesamowicie tutaj. Teraz zbieramy i do domu. Grzeję olej, przygotowałem ciasto, mieszałem mąkę z wodą i trochę soli. Zamiast wody możecie używać piwa albo wody gazowanej, nieważne. Wrzucam do tej papki liście i usmażę na oleju, może być też na oliwie. Ja smażę też łodygi. Parę sekund z każdej strony. Zmieniłem palnik, bo wygodniej. Trochę soli na końcu i trzeba zjeść gorące. Więc zaraz spróbujemy. Są naprawdę dobre. Już próbowałem. Jestem pod wrażeniem. Polecam ten przepis, bo jest szybki. Prawie nie ma składników, ale jest bardzo dobry. Do zobaczenia.